No i hejo, hejo, dzień doberek, witam Was bardzo gorąco i serdecznie, witam się z Wami, słuchajcie, w dzień tygodnia wtorek. Tak, wtorek, jest to dzień pierwszy, w którym dzieci zaczęły szkoły po tygodniu, ponad chyba po 10 chyba dniach wolnego, jakoś tak, włączając weekend. Także ja się do Was odzywam. Właśnie dzisiaj, kurczę, dzień zaczął się produktywnie, gdyż zedytowałam Wam dwa filmy. Jeden za chwilę będę Wam przesyłać, więc będziecie miały do obiadu, raczej nie do kawy porannej. Niestety, mini poślizg, to już drugi raz, to 3 razy sztuka. Ja właśnie będę robiła sobie, słuchajcie, coś do jedzenia i mam ochotę, słuchajcie, na jajeczniczkę, trochę z boczkiem, jajka i tak już muszę kupić, z boczkiem i z czym? Trochę pory zamiast cebulki. I co my sobie jeszcze damy? No nie, tego nie damy, damy sobie pomidorka, tak patrzę, co ja tu jeszcze mam, może damy sobie troszeczkę mozzarelli, no i co? No i chyba to na tyle. Tak mi się wydaje, że to chyba na tyle. 3 ostatnie jajka, także damy radę, ale mam nieład artystyczny na głowie, czekajcie. Dzisiaj postanowiłam, że w końcu zaczniemy sobie te nasze trudne sprawy. Także nie wiem, no dawajcie mi znać w opisie, w komentarzach tutaj pod tym filmem, jak byście chciały, żeby te filmy się nazywały. No nie wiem, bo wcześniej pamiętam, że miałam rozmowy kontrolowane i tam sobie rozmawialiśmy kiedyś o takich właśnie troszeczkę życiowych sprawach, więc dajcie znać, czy chcecie, żebym podpięła to po prostu na playliście pod rozmowy kontrolowane, czy chcecie trudne sprawy. Jak wymyślicie, dawajcie jakieś fajne pomysły, a ja z tych pomysłów wybiorę jeden. No i tak sobie nazwiemy na tej playliście te filmiki. Oczywiście wszystko będzie w formie vlogów, cały czas w formie vlogów. Ja po prostu podczas vlogów będę do Was sobie pogadowywać o właśnie różnych sprawach. Tak myślę, czy... Tak, chyba se zmierzam, czy bezpośrednio na patelnię i się nie bawić. Dobra, chyba bezpośrednio na patelnię, słuchajcie, nie chcę mi się bawić. Pokroję sobie tylko warzywa. I tak dzisiaj przeglądałam sobie, słuchajcie, komentarze pod zdjęciem, w którym właśnie na Instagramie Wam wstawiałam zdjęcie, takie z zachodem słońca i tam napisałam, żebyście dawały właśnie pomysły do właśnie tych filmów, czyli do tych tematów. No i pierwszy z tematów, jaki jedna z Was zapodała, to jest właśnie życie na emigracji, jak wyglądało to z mojej perspektywy, jak zareagowała moja rodzina, słuchajcie, jak ja się do tego przygotowałam. Więc o tym sobie dzisiaj podyskutujemy chwilę, przy robieniu oczywiście jedzenia. Ja Wam muszę powiedzieć, że ja z perspektywy tych kilkunastu lat, bo to były lata 2007-2008, jak ja tu przyleciałam pierwszy raz za miłością, w ogóle jak to brzmi, słuchajcie, ale nie żałuję, bo wszystko jest, słuchajcie, po coś, po prostu to, tu miałam się nauczyć życia, ja to już dzisiaj wiem, tu miałam się wzmocnić, wydaje mi się, że w Polsce raczej by mi to na dobre nie wyszło, także tak, przyjechałam tutaj, to były lata 2007-2008, a my się chyba poznaliśmy w 2006, jakoś tak, w każdym razie chyba 8 miesięcy trwało to takie nasze spotykanie się, gdzie on wtedy przyjeżdżał do mnie na weekendy, co jakiś tam weekend, nawet chyba nie co tydzień, bywało, że nawet i raz tam gdzieś tam na 2 tygodnie na przykład przyjechał. Więc tak to wyglądało, potem nas to zmęczyło, no i ja wtedy, znaczy on wtedy zdecydował, że co ty na to, żebyście przyjechały do mnie z Oliwią, ja wtedy miałam Oliwkę, Oliwia miała wtedy ile, 2,5 roku, jakoś tak chyba, czy 2 latka, no, byłam samotną mamą z 2-letnim dzieckiem. I to jeszcze w dodatku właśnie nie jego. Także no wtedy akurat naprawdę dużo nie potrzebowałam, żeby mnie, szczerze mówiąc, taka wieś przekonała. No bo jak same wiecie, że kiedyś ciężej było znaleźć sobie, słuchajcie, kogoś z dziećmi. Teraz już jest to takie porównane, dlatego że jest sporo mężczyzn, którzy też szukają szczęścia, którym w życiu nie wyszło i którzy też na przykład mają pod opieką swoje własne pociechy. Czekajcie, tylko przejdziemy z drugiej strony, bo już przejdziemy do robienia jajeczniczki. Mam nadzieję, że tu będzie też dobrze.
Także tak to wtedy, słuchajcie, wyglądało. No i co? Jak wyglądały przygotowania? Przygotowania wyglądały tak, że po prostu postawiłam wszystko na jedną kartę i stwierdziłam i oznajmiłam rodzicom, że no, że jadę, że spróbuję. Oczywiście, że moi rodzice nie byli zachwyceni. Szczerze Wam powiem, że wręcz przeciwnie, odradzali mi tą głupotę z głowy. Ale wiecie, jak to jest, no... Ja jeszcze z moim charakterem i jeszcze wtedy zakochana, bo jakby nie było, no kurczę, no kilka miesięcy się spotykaliśmy, to naprawdę był wyczyn dla mnie. Tak próbuję Wam zasłonić trochę światło sobą. Także to był dla mnie wyczyn, dlatego że no to była ładna cyfra, słuchajcie. Kilka miesięcy spotykałam się z kimś, kto tak naprawdę mieszkał za granicą, przyjeżdżał no, po prostu na weekendy i dla mnie było, słuchajcie, szokiem właśnie to, że on przyjeżdżał, że wciąż, kurczę, wracał. Czekajcie, wiecie co, mam taki kraw, może bym jakoś Was tu postawiła, co? Ale wiecie co, no kombinacje alpejskie niemalże. Tylko kurczę, jeszcze mi się wydaje, że obraz słabo widać. Zaraz sprawdzimy. Stoicie na kartonie, na kuchence, także no, co się nie da. Także tak to u mnie wyglądało. Nie było większych przygotowań, ja nie miałam czasu na przygotowania. Szczerze mówiąc, to jakoś chyba... Szczerze mówiąc, to nawet Wam nie powiem, jak to wyglądało i ile czasu jakby to trwało, bo szczerze mówiąc, to ja nie pamiętam już. Wiem tylko, że zaproponował. Nie pamiętam kompletnie mojego pierwszego lotu. Naprawdę, ja w ogóle mam coś w ogóle z pamięcią, ogólnie w życiu, że mało rzeczy pamiętam. Mam niby pamięć dobrą, ale krótką. W każdym razie nie pamiętam kompletnie tych przygotowań. No co, no musiałam zrezygnować z pracy. Zostawiłam pracę, przyjaciół, rodzinę, ale prawdę mówiąc, no to się zawsze tak mówi, wiecie, zostawiam pracę, rodzinę, bla, bla, bla. No ale w życiu już takim, gdzie się wchodzi w życie, w naszą taką dorosłość, no to ciężko powiedzieć, że coś tam zostawiasz, dlatego że sama jesteś kowalem swojego losu i sama o wszystkim jakby decydujesz, także... To nie było tak, że, no, że ja zostawiam, wiecie, rodzinę, bla, bla. Nie, no rodzinę ma każdy. Każdy ma rodzinę w Polsce, więc no nie było to łatwe, bo z jednej strony na pewno pamiętam, że czułam lęk, strach, jak to będzie. Tym bardziej, że ja wyjeżdżając, ja nie miałam odłożonej żadnej gotówki. Więc dziwię się, dzisiaj pewnie już bym się nad tym zastanawiała, a wtedy właśnie to, wiecie, to takie głupie jakieś, takie młodzieńcze podejście, że a co będzie, to będzie. Dzisiaj bym się na pewno zabezpieczyła. No dzisiaj w ogóle w tych czasach teraz to powiem Wam, że ogólnie ciężko byłoby mi się chyba tak zdecydować, że faktycznie coś tam zostawiam i wyjeżdżam. Aczkolwiek ja bardzo lubię takie spontane, lubię zmiany, lubię coś nowego, ale nie wiem, czy dzisiaj bym się tak za bardzo odważyła. No mieszkałam już dzisiaj z kimś, w sensie dzisiaj mówię, no nie dzisiaj, tylko obecnie. Pomieszkiwałam z kimś, no ale zawsze miałam te swoje właśnie takie zaplecze. Czyli ja miałam gdzieś tam swoją gotówkę. Więc byłam w pewien sposób zabezpieczona na wypadek tego, jakbym miała, słuchajcie, wiecie, no nie wiem, wystawiona do wiatru. Także tego kiedyś nie było. Kiedyś tego nie było. Pojechałam po prostu w ciemno. Nie wiedziałam, co będzie. Wiedziałam, że mamy mieszkać na samym starcie, że jego rodzice chcieli pomóc. I mieliśmy właśnie mieszkać u nich na pokoju. No i tak to właśnie było. No, wszyscy byli przeciwni, oczywiście. Moi rodzice do dzisiaj chyba wydaje mi się, że po troszeczkę może i żałują, że wyjechałam. Zawsze mówią, że a, bo powinnaś tutaj być z nami, powinnaś tutaj pracować, mieszkać. No ale wiecie, no stało się jak się stało i to się już nie odstanie. I ostatnią rzeczą, jaką bym chyba miała chcieć zrobić, to jest zjazd do Polski. Nie mówię, że nie miałam takich przebłysków, nie mówię, że gdzieś tam się coś tutaj nie waliło, nie paliło na tyle, żebym chciała faktycznie wracać do tej Polski, ale to na szczęście były tylko takie chwilowe... Stój, ser! To były takie chwilowe przebłyski. Także no u mnie ten wyjazd, na, wiecie, za granicę był taki... Mega spontaniczny, nie było dużo czasu na zastanawianie się i może i lepiej, dlatego że gdybym się więcej zastanawiała, to być może i bym podjęła inną decyzję, czyli właśnie bym nie zdecydowała się. Nie żałuję dzisiaj absolutnie niczego, nawet tych wszystkich porażek, nawet tych wszystkich kurczę cierpień tutaj, dlatego że tak jak mówię, ja wychodzę z założenia i jestem taką osobą, że podchodzę do życia w ten sposób, że wszystko jest po coś, że wszystko się dzieje
w jakimś celu i coś ma na celu, tak? Albo nam pokazać, albo nas nauczyć, albo nas przestrzec, albo nas wzmocnić i tak dalej, i tak dalej. Także tak wyglądał wyjazd na emigrację. Jeżeli chodzi o bycie już tutaj, oj, to jest już, słuchajcie, temat rzeka i to raczej nie byłabym w stanie Wam to opowiadać tak po prostu coś robiąc, dlatego że to już musiałabym się troszeczkę bardziej skupić. No ale na pytanie właśnie, jak to wyglądało mój wyjazd na emigrację i reakcja mojej rodziny, no to niestety, rodzina była nieprzychylna, w wielu kwestiach jeszcze jest nieprzychylna i tak dalej, no ale ja mówię, no jesteście dorośli i sami decydujecie za siebie, no niestety, ale taka jest prawda. Także dziś myślę, że zrobiłabym chyba też to samo, natomiast chyba większy taki lęk bym miała niż chyba kiedyś. Kiedyś to jakoś tak się fajnie i beztrosko do pewnych rzeczy podchodziło, tak mi się wydaje. Teraz właśnie na podstawie tych wszystkich moich doświadczeń to jestem jakaś taka bardziej przezorna, bardziej ostrożna. Tak, zdecydowanie tak. Zwłaszcza po tym, co się dzieje, słuchajcie, na tym świecie to jest po prostu masakrito. Zwłaszcza jeszcze, jeżeli jesteście rodzicem. Także odpowiadacie nie tylko za siebie, ale jeszcze za inne istotki. Jechaliśmy, mieszkaliśmy u jego rodziców, potem oczywiście wiadomo, no długo się w takich warunkach nie wytrzyma, zawsze gdzieś są zgrzyty, więc zachciało nam się mieszkać samemu, więc zaczęliśmy szukać jakiejś opcji, żeby coś wynająć, znaczy on szukał, bo ja tutaj byłam mało obyta, mój język bardzo podstawowy, taki wiecie, żeby tyle o ile, żeby się po prostu dogadać, przedstawić, powiedzieć co chcę ewentualnie i to było na tyle. Dziś mój język jest taki komunikatywny, pójdę i wszędzie się dogadam, ale są jeszcze mimo wszystko słówka, słuchajcie, zwroty, których po prostu nie znam, które są dla mnie jeszcze nowe, którymi się nie posługuję, nie używam i się jeszcze ciągle uczę. Natomiast jeżeli faktycznie miałabym sobie z czymś coś poradzić, to no to sobie poradzę. Jeszcze bywa, że w takich biurowych sprawach formalnych na pewno muszę prosić o pomoc, w sprawach takich księgowych również trzeba prosić o pomoc, ale ogólnie to sobie daję radę, jeżeli chodzi o język. Wiem i sama zdaję sobie sprawę, że mój język po tylu latach, jak ja tu jestem, to powinien być, słuchajcie, niekomunikatywny, a perfekcyjny. I oczywiście, że teoretycznie mogłabym się pod to podpiąć i mogę się z tym zgodzić, natomiast no jest jaki jest. Jest jak jest, jest ten język taki, jaki jest, mi już do głowy inaczej też wszystko wchodzi, inaczej się uczę. Najważniejsze, że się dogaduję, to jest moje zdanie. Ja nie pracuję i nie pnę się gdzieś tam, słuchajcie, po szczeblach zawodowych w taki sposób, żeby gdzieś tam się dokształcać w tym języku i tak dalej. Także na moje potrzeby naprawdę mi on w zupełności wystarcza. Oczywiście, że ktoś mi powie, Aga, ale nie myślisz przyszłościowo, co to, jak to będzie. No słuchajcie, jak ma być, tak będzie. Jestem tu już tyle lat i jakoś żyję i jakoś sobie daję radę, zwłaszcza, że od dłuższego czasu samotnie sobie daję radę, więc chyba nie jest źle. Dzień dobry, słuchajcie. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z Wami w dzień tygodnia czwartek. Dzień tygodnia czwartek, 24 czwartek, tak mi się wydaje. Słuchajcie. Co się wczoraj wydarzyło. Nie wiem, gdzie Was teraz postawić, tak szczerze mówiąc, bo tutaj mam statyw. Troszeczkę go przestawiłam, ale czekajcie. Coś tu na chwilę wymyślę. O, może nawet tak stać. Na razie mi to nie przeszkadza. Słuchajcie, przestawiałam wczoraj rzeczy. Robiłam małe przemeblowanie. To byłam chyba po 21, dlatego że skończyłam 20:30, ale to się trochę tam obcisnęło. I jeszcze byłam w Tesco po zakupy. Potem jeszcze smażyliśmy naleśniki. Oglądaliśmy film i bajkę, no a potem stwierdziłam, że moja kawa mnie strasznie ruszyła, ta, którą piłam w pracy, więc nie tracąc czasu wzięłam się za przemeblowanie, gdyż wiedziałam, że mam problem ze światłem, jak toaletka stała z tamtej strony. Za chwilę Wam zresztą pokażę, jak tu poprzestawiałam, wciąż jeszcze tylko uczulam na to tam. Takie u góry, bo to jeszcze jest niepomalowane. Ja do malowania się tak zabieram jak sójka za morze. Słuchajcie, po prostu nie cierpię tego robić i tyle. I to widać. Widać to w skutkach. Po prostu zamiast wziąć jednego dnia, jak malowałam te tutaj, te okno tu malowałam, to tą framugę tutaj od okna całą, czyli to, co było takie drewniane, no to
Nie mogłam przelecieć tej szafy. No mogłam, no drzwi przeleciałam. Słuchajcie, a tam u góry po prostu zabrakło czasu. To znaczy, prawdę mówiąc, też zabrakło mi drabinki. I tym się tak jakoś, wiecie, tym się wymigałam. Ale wszystko przestawiłam. Wydaje mi się, że powinno być ok. Powinno być to ustawienie lepiej. Nie wiem, dajcie mi znać. Ja nie wiem, czy pamiętacie, jak to wyglądało przed, bo nie pamiętam, czy zdążyłam Wam nagrać nawet, szczerze powiedziawszy. Na pewno gdzieś na zdjęciach, na jakichś przybitkach może tak, ale nie wiem, czy właśnie pokazałam. Już nawet nie pamiętam. Ja zaraz idę robić właśnie toaletkę, słuchajcie. Poranna pielęgnacja, bardzo, bardzo ją lubię, dlatego że po pierwsze wyczyszczę sobie twarz, co bardzo zresztą lubię z rana robić, oczyścić sobie dobrze twarz, zmyć makijaż, ten, który jeszcze gdzieś tam jakieś resztki pozostawały, bo mam na rzęsach, bo się po prostu tak położyłam i nie domyłam, przyznam szczerze. Ogólnie naprawdę rzadko mi się to zdarza, no ale wczoraj po prostu padło, to znaczy można powiedzieć dzisiaj. Poprzestawiałam co nieco właśnie tutaj wokół siebie. Zaraz Wam to wszystko popokazuję. Tu jeszcze położyłam sobie tablet, bo chciałam go naładować i nie zdążyłam. Także co? Jeszcze muszę dalej dopracować coś z tą rączką, chyba że po prostu kupię nowe i nówcie, chromcie jakby spróbuję przykleić w to miejsce, bo może po prostu ta jest jakaś felerna, nie wiem o co chodzi, ale być może właśnie tak zrobię, że to kupię i przykleję. No i co? Przejdę się z Wami, słuchajcie, do łazienki. Tam sobie zrobię poranną toaletę, ale pokażę Wam teraz, jak ja właśnie przestawiłam. Więc odwrócę kamerkę.